byliśmy w Dolinie Pięciu Stawów w Solnisku. Piliśmy herbatę, kawę. Jak mówiłem, że mamy kiepską pogodę, to myślałem o tym. Widoczność na 40 metrów. Plan był iść na Zawrat i przejść na Kozi Wierch Orlą Percią, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Sprawdzimy. Wielkie G widać, ale coś muszę nakręcić, bo mi nie uwierzą, że byłem. Takie widoki mamy w górach polskich. Mostek, mostek, mostek. Tam jest staw, ale go nie ma. Zginął w mgle. A właściwie w chmurze. Nie mam punktów odniesień, żeby pokazać, jakie są widoki. To chociaż pokażę, w których miejscach jestem. Tu jest wejście na Kozi Wierch, tam. Gdzieś tam. A my idziemy na Zawrat. Tam. W stronę Szpiglasowego Wierchu. Także materiał Dolina Pięciu Stawów. Materiał będzie kiepski. Zobaczymy, może się troszkę rozjaśni. Kolejny punkt kontrolny. Nie, widać? Widać. Na Szpiglasową przełącz. A my tu. Na Zawrat. Znaczy się tam. Tam. Szlakiem. Jakiś kolorem, nie wiem jeszcze. Kurde, nie sprawdzałem. Sprawdzimy później. O. Ale coś tam widać troszkę. Nice. Kurde, może nie będzie tak źle. Naprawdę zaczyna się przejaśniać. Tam już coś widać? Tu już coś widać? Uwaga. Mnie już widać też. Nice. Kurde, dobre buciory mam w tym roku. Jestem zadowolony. Ale bez kryptoreklamy. Zero lokowania produktów. Chyba nie wszystko stracone. Dzisiaj jest widoczek. Kierownik wyprawy Leonard Szczepański i nasza czołgistka Marusia, Natalia, idzie jak czołg. Z przodu Maciek trochę z tyłu. Na szlaku. Na Zawrat niebieskim. Śmigamy. Krótka przerwa regeneracyjna. Na kółeczkach skalnych albo kamieniach. Leoncio, Natalia, Maciek. Z takimi oto widokami. Tu jest pięknie, po prostu pięknie. Posiedzimy, odpoczniemy, hej. Posiedzimy, odpoczniemy i ciśniemy. Ku przygodzie. Nie ma nic zarówno. A stamtąd idziemy. Szlakiem, szlakiem, szlakiem. Na górę. Na Zawrat. W chmurach. Cały czas do góry. Kurde, nie wiem, czy będzie widać, ale ten szlak tu robi naprawdę fajne wrażenie. Tutaj. I tam. I tam u góry są jacyś ludzie i gdzieś tam do góry, kurde. Jakaś ścieżeczka. Nice. Musimy na Zawrat. Zimno. Tu
Ląbki wracają na piątkę, a ja spróbuję przebić się na kozi wierch. Zobaczymy, jak będzie szło, to pójdę, jak nie, to się wycofam. Tak. Proste. Powinno być dobrze. Szlaku, czerwonych znaczników i powolutku do przodu. Mam nadzieję, że słoneczko wyjdzie, chociaż trochę dla mnie. Źle generalnie, nie myślałem, że będzie gorzej. Ale pompka pracuje. Adrenalinka jest. Free solo, jak to mówią potocznie. Chociaż to przecież nie jest wspinaczka, tylko kurde, przechodzenie szlaków trochę trudniejszych. Z łańcuchami. Gościami, ale do góry. Się ciepło zrobiło. Pompa biegszona, a to mi pokazuje puls tylko 90, to jest coś nie tak. Jestem. I tu już się robi zabawa. Dobra, czekaj. Tutaj. Tak, że jest mokro, kurwa, zajebiście i generalnie sobą widać. Będzie ślisko. To już nie jest zabawa, to już jest trochę ryzyko. Odpuszczam, wracam normalnie na piątkę. To jest bez sensu. Jestem tu sam. No nic, odpuszczam. Warunki są słabe. Jest mokro. Mgła. Tak to wygląda. Żebym jeszcze widział, co ja robię, to bym poszedł, ale tak to bez sensu. Czas posłuchać. Pas. Aby zabawa, a nie strach. Wycofuję się, idę do piątki z Leonami na herbatę i spadam z tym. Szkoda. Następnym razem. Dobra, sam nie jestem, teraz spróbuję. Kurde, najwyżej. Nie, spoko. Trzy punkty podparcia i schodzę.
Komin, kurwa. Ja pierdolę. Wreszcie lewy łańcuch, sprawność tam idzie. I schodzisz, patrzysz gdzie jajek, patrzysz gdzie nowy stawia. Automatycznie na górę to już po plecy podjeżdża. Dobra, czekaj. A prawo? Dobra, chyba jego szczucie nie mam ze sobą. Ja ty, masakra. Nie? Co? Masakra. Jak na moje, to jest masakra. No nie, jest fajnie, no. Ale nie wielko, no fajnie nie jest. Bardzo tak, powoli. Bardzo powoli do przodu. Powolutku do przodu, no. Znaczy na dół generalnie. Teraz ten. Jak to mówią? Trawersik. Spróbujemy dobrze. Co za wolno idę, co na pewno? Nie, spoko, nie ma czegoś takiego za wolno. Mi się nie spieszę, a ty masz swoje tempo. Każdy idzie swoim tempem. Challenge, to był challenge, kurwa. No, było fajnie. No. Nie powiem, trochę miałem na początku. Jak było fajnie, jak ty dalej ciągnąć? Tak? Jeszcze gorzej? Fajnie. Fu. Jak na krawędzi. Thank you.
Może i chciałem, może i nie chciałem. Kolejny challenge, kurde. To też jest wymagający odcinek. Ale nie aż, nie aż się jak tam, kurde, tam to było grubo, naprawdę. Łańcuch, skała, tu widać nawet gdzie ludzie trzymają, bo skała ma inny kolor. Chwyty, kurde. Sakra. Dam trochę, żeby nogi było widać, kurde. Powoli naprzód, kurde. Szlak dla ludzi o mocnych nerwach. Żartów nie ma. Mówią, że to najtrudniejszy szlak. Może mają rację, kurde. Jedna ręka. Łańcuch. A jedną ręką skałę. Mocne, pewne chwyty. I po znacznikach dojdę. Dojdę. Spokojnie, na początku się wystraszyłem na maksa. Bez kitu. Musiałem ochłonąć się, zastanowić, kurde, nad tym. Ale jak dojdę na kozi wierch, jak dojdę na kozi wierch, to kurde, ubieram koszulkę, znaczy ściągam bluzę, koszulkę i biegnę na łysą, biegnę, po prostu biegnę. A jutro już tylko light, nie będę się wykupiał naprawdę, bo jest fajnie. Ja te, ale jest tutaj co robić, masakra. Tylko teraz nie wiem, muszę znaleźć szlak, bo nie wiem gdzie iść tak naprawdę. Tu coś się wypiętrzyło mocno. Kurde, by była ładna pogoda, tu można poszaleć, kurde. Jak się wie, co się robi. Na szczęście się rozpogada. W takim sensie, że to jest chyba kozio przełęcz, jeżeli się nie mylę. Nawet na pewno. Nawet na pewno. No dobra, spróbujemy dalej. Jak nie, to się wycofamy. Nic na siłę. Okej. Głazek stoi na jakichś głazach, masakra. Dobra, ja szlakiem na dół. Ładnie. Tu idę. Ktoś jest przede mną, ktoś jest za mną. Sam nie jestem. Powolutku do celu. Do góry. Tym razem uderzamy w kozi wierch. Po łańcuchach. I tutaj nie ma odważnych. Trzy punkty podparcia. Dobry chwyt. Nóżka. Kurde, jest co robić.
Jest co robić, jest co robić. Drabinka. Skorzystam. Ślisko. Luźna, kurde. To jest luźne. Wow. Ten tam podskoczyło. To jest oto szlak turystyczny dla turystów. Nie dla spinaczy, tylko dla takich, którzy sobie chodzą na pieszo. O Boże. Fajnie. Szlak turystyczny. I oto Kozi Wierch w pewnej krasie. Tu mam te słynne drabinki. Zostało mi 10 minut nagrania. Bo na górę skończę nagranie. Biedę do chaty. Ale damy radę. Na spokojnie. To powinno być wymienione dawno temu. To wszystko się kurwa rusza. Hiatej! Niesamowite. Niesamowite. Dobra, idę dalej, kurde. Idę dalej. Po łańcuszkach. Po łańcuszkach na to. Dobra. Najgorsza chyba za mną. Zrobiła się pogoda. Słoneczko wychodzi. Ale zabawa trwa. Wyszedłem do góry z 30 metrów. Łańcuchy drabinki. Tu jest. Tu jest szlak. Tam. Dobra, kurde. Półeczki skalne.
ostatnie metry wejścia na Kozi Wierch ze strony Zawratu, częścią Orle Perci. Wyzwanie. Naprawdę, że to jest wyzwanie, kurde. Trzeba mieć kondycję tutaj niesamowitą, żeby to dźwignąć. Kurwa, coś tu jeszcze jest. O ja pierdol. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Wysoko, zostało mi 6 minut karty. Baterię mam nową. Wejdę na górę i to będzie koniec na dzisiaj. Wysoko. 220 pokazuje, 14:50. Zacząłem o 13:00. Pół godziny straciłem, bo się zestraszyłem. Więc tak naprawdę idę o 13:30. Czyli 2 godziny 20 minut. Szału nie ma, kurde. A tu jeszcze trzeba się wspinać, ja pierdol. To się już skończy. A saka. Idziemy. Powoli. Tam chyba, kurde. Jestem zawsze. Lecę dalej. Mam nadzieję, że to jest ostatnie wejście. To jest ostatnia ściana. Na samą górę, kurde. Cały czas mówię, że to jest ostatnia. Ale dobrze by było, żeby to było ostatnie, bo jestem już zmęczony. Pójdę do góry, zregeneruję się. Napiję się czegoś przy bergacie. Ściągnę koszulkę. Lecę na obiec ze znajomymi. Po półtorej godziny walki. Na tych łańcuchach i tych drabinkach rozpieprzonych jestem. Światy. Udało się. To nie było fajne. Nie jestem sam, tam jeszcze jest chyba z 5-6 upaków. Nie ma widoku, nie ma. Znaczy były takie momenty, że na Kozi przełęczy się, Kozi jej przełęczy się rozjaśniło. Aha. I to tyle. Może to lepiej, że nie ma widoku. A tutaj, 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 co jesteśmy, to jest Kozi Wierch, tak? Tak, tu jest Kozi Wierch, jestem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tu jest, ten szlak jest piękny tutaj. Żeby nie było, muszę się wiedzieć. Dobra, gotowy do zejścia. Kończę tą dzisiejszą przygodę bez odbioru. Schodzę.